Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem przenosimy się na Wojownika, tym razem na W40. Będziemy dobijać sobie 200 poziom. Jak widzicie, niewiele nam tutaj brakuje. Troszeczkę standardowo poklikałem między odcinkami, no i teraz będę chciał właśnie to dobić, a może jeżeli się uda, to jeszcze jakiś większy level wbić. Zobaczymy. Oczywiście standardowo mam tutaj troszeczkę walk na poczcie, które wam pokażę pod koniec odcinka. Które mi tam padły między tymi dniami, w których właśnie nie nagrywałem. Ktoś tam mi pisał pod poprzednim odcinkiem z W40 chyba, o ile dobrze pamiętam, że to pokazywanie tych walk jest nudne, ale uznałem, że to jest spoko, żeby to było na nagraniu, a pokazuję zawsze na koniec odcinka, więc po prostu jeżeli ktoś chce, to może wcześniej sobie wyłączyć i tak dalej, i tak dalej. Dobra, i co teraz? Zacznijmy sobie może od początku. Twierdza nam się wybuduje dopiero za prawie 6 dni, więc chyba w kości sobie możemy bez problemu zagrać, bo to głównie chodzi o tą twierdzę i o te surowce. Dobra, wczytało nam się, mamy jakiś tutaj kryształek, spoko, wypadł. Dalej, no klepsydry nie, no spróbujemy kamień. Klepsydr to my mamy dużo. Akurat powiem wam, że się fajnie złożyło, bo od 200 poziomu jest ten kolejny, o 4 kamienie, jest ten kolejny pakiet, ten Pro Plus, czy jak on się tam nazywa, więc akurat jak sobie wbiję 200 poziom, to sobie go kupię przed epikiem, więc to się akurat spoko złożyło, że coś takiego się zadziało tutaj na tym koncie. No i on tam też daje duszę. Ja w ogóle niedługo na tym koncie, jak nie już, wbiję sobie na 9 chyba ten, na 9 serce sobie wbiję właśnie z te dusze, będę miał odpowiednią ilość, więc po prostu będę mógł sobie od razu, bo no, ten pakiet chyba tam daje 200 tych dusz, o ile dobrze pamiętam, 200 tysięcy w sensie, to sobie będę mógł od razu traktor postawić na 9, więc to jest akurat jak najbardziej na plus. Dobra, no u hazardzisty standardowo szału nie ma, ale nie jest też najgorzej. Może sobie wrzucimy tutaj jakiś epik od razu, żeby już było z głowy, rozmontujemy go. Git. I teraz tak, co my mamy tutaj za misję dnia? Pobij kogoś gołymi rękami, no to w sumie możemy zrobić, bo dlaczego by nie? Poszukamy sobie kogoś na przykład na 500 pozycji i czy my go w ogóle pobijemy? Nie, no raczej pobijemy bez większych problemów. Dobra, tyle. I teraz tak, tutaj w zasadzie wszystko zrobione. Tutaj powoli mi się rozwija to wszystko, jak widzicie już mam 115 milionów, także powoli to jako tako idzie, jeżeli chodzi o tą arenkę, ale tym się na razie nie przejmujemy, tym się też nie przejmujemy. Zbrojownia, właśnie, pozmieniałem sobie oczywiście przed odcinkiem itemki, mam takie w miarę, można powiedzieć, świeże, także tutaj co ja mam takiego, co mi odstaje, no ten pierścionek by mi tam dał z 200 więcej siły, jakbym, 220 więcej siły, jakbym poszukał, ale myślę, że o to nie ma co się napinać, bo jednak mimo wszystko on daje sporo, a tutaj takie co mi dawały już, w sensie co odstawały o nawet 40 stad, powymieniałem i przed odcinkiem sobie poszukałem broni. Taka mi broń wyleciała. Wcześniej miałem na HP, dlatego że miałem w tym piekle tam jakichś zwiadowców, magów, więc tego HP mi się więcej przydało, natomiast teraz mam wojownika. I ten wojownik mi głównie da właśnie ten 200 poziom, także przygotowujemy się na niego. No co prawda górny rozrzut tutaj jest troszeczkę mniejszy w tej broni na siłkę aniżeli tutaj, no ale myślę, że o takie szczegóły nie ma co się, nie ma co zwracać uwagi na takie szczegóły, bo daje siłę, daje runę, więc myślę, że jest ok. Dobra, podmieniamy sobie, odzyskujemy klejnot, cyk, cyk. I tutaj mam jeszcze klejnot na wytrzymałość 300 i z tego co pamiętam, to w pierścionku miałem bardzo słaby. Dokładnie, więc podmienimy sobie, da nam ponad 70 statystyki. No i tutaj jeszcze mamy w tym naszyjniku 160. To jest chyba ostatni gem na siłę, jaki mamy ze starej kopalni. No ale to musimy poczekać, no niestety. Na razie nie będę tej kopalni skracał. Też to aż tyle nam nie da. Znaczy no da dużo, wiadomo, ale nie ma co na razie. Poszukam sobie może tego później, jak już będę miał wymienione itemki. Tutaj sobie amulecik dajemy do wiedźmy. To możemy w zasadzie rozmontować. To też możemy rozmontować. To na razie zostaje nam do kibelka na kolejne dni. Dobra, dalej. Potki byśmy poszukali na siłę, ale to sobie może poszukam jutro. I teraz tak, tutaj mamy jakieś jedzonka. A, no tak, pupile sobie oczywiście porobiłem po 12, wczoraj wbiłem 5-0 i nawet w tym rankingu się dosyć mocno podnieśliśmy, jak widzicie jesteśmy już na 19 pozycji. Nie wiem czy nagrywałem odcinek czy też nie, ale zapomniałem w sobotę złapać Plutoida, mimo że go miałem pokonanego.
Rzadko mi się coś takiego zdarza, ale w ogóle zapomniałem, że w tą sobotę właśnie jest ten Plutoid. Wstałem rano, zobaczyłem, że mi się tam warta skończyła, odebrałem, ustawiłem na nowo na 10 godzin do wieczora, bo ja sobie tutaj jawkę robię po prostu wieczorem za klepsydry i tyle było z Plutoida, więc muszę niestety czekać dodatkowy tydzień, więc tego jednego peta mi brakuje. Teraz sobie dałem w opisie, że Plutoid sobota, no bo mówię, nie zdarza mi się coś takiego, a tutaj niestety była wpadka. I co my tutaj mamy? Myślę, że tutaj w tym ogniu możemy sobie zabić jednego peta, więc zaraz sobie go spróbujemy. Może w tej ziemi coś kliknę, no i na pewno tutaj będę chciał w wodzie, no bo jednak mamy już Kroksa 4-5 i tą siedmiornicę po prostu musimy machnąć, aby ją w czwartek złapać. Tylko ja tutaj kilka prób wczoraj sobie, że tak powiem, zrobiłem i ona wcale nie chciała paść. Jak widzicie teraz też wcale takich bliskich, o 2000, no ona padnie, tylko że ja na S38 jak miałem 45 Kroksa, no to tam trener był jakiś wyższy, o ile dobrze pamiętam, no bo jednak mimo wszystko na S38 było dużo tych eventów, wiecie, tam jakaś Wielkanoc po drodze i tak dalej, więc jednak tych dużo, o wiele więcej mieliśmy. Dobra, padła, super, troszkę na nią zużyliśmy niestety, ale padła, więc ją sobie złapiemy w czwartek i od razu będziemy karmić. Co ja tutaj chciałem? A, ten ogień, zużyjemy na niego tak może z 15 grzybków, tylko żeby sprawdzić, czy on w ogóle, oj, nie ty, czy on w ogóle jest możliwy, mówię, co ja mu tu nic nie zabrałem, a to nie ten. Kliknąłem sobie chyba przed odcinkiem z dwa razy i mu tam zostało 2000 HP. Dobra, do 620 po prostu pojedziemy i zobaczymy. Dobra, padł, super. Wbiliśmy 199 poziom i jego możemy złapać już dzisiaj i w sumie możemy to zrobić w dzień, czyli ja bym musiał tutaj anulować tą wartę, no już godzinę żeśmy zmarnowali, no ale nic, no chyba pet jest ważniejszy, pustynia przesłoneczna, więc od razu to sobie myślę, że zrobimy, żeby on już tutaj był. Tylko ciekawe, czy nam jakoś szybko tutaj się on pokaże. Mam nadzieję, że tak. No bo czekać do jutra też mi się już nie chce, szczerze mówiąc, bo jednak zawsze coś da ten pet, nie? Zawsze coś tam z lochami i tak dalej. O, jest pustynia przesłoneczna, dobra. W miarę szybko ustawiamy znowu. No zmarnowaliśmy godzinę warty, mój błąd. No ale myślę, że nie jest to takie nie wiadomo co. I teraz byśmy jeszcze chcieli kogo? A, tą ziemię bym jeszcze spróbował tak też z do 620. Dobra, coś mi tutaj wyrzuciło nagrywanie i niestety będę musiał teraz to montować, więc nie wrzucę wam od razu, ale mam nadzieję, że do 18 się wyrobię. Bo był plan, że nagrywam i od razu wrzucam, a tutaj niestety... No niestety nie wyjdzie nam to, bo będę musiał to montować i renderować, no ale trudno, dobra, nieistotne, no mamy tego ponika i tutaj na niego myślę, że o, on padł od razu, zobaczcie, i to też jest wiosenne dni magmakaron, dobra, to od razu go sobie też łapiemy. Ja myślałem, że tutaj jeszcze z nim będzie ciężej, ale no jak widać padł dosyć szybko. Dobra, co my tutaj mamy? Expa mamy tyle samo, tutaj troszkę więcej golda, to niech będzie to. Lecimy dalej, czarnolas, step strapionych. No tutaj generalnie te misje to takie słabiutkie, więc weźmiemy sobie tą po prostu, może się zwróci. Tutaj też wcale szału nie ma, 300-600 tysięcy, no ta misja nie jest ona taka super, szczerze mówiąc, ta, więc sobie chyba weźmiemy tą, nie wiem, może robię błąd, ale no te 10-minutowe powinny być już powyżej miliona grubo. Dobra, dalej, magmakaronu nie ma dalej, no i tutaj mamy fajną za 2 minutki, więc spoko. Tutaj też dosyć duża lipa, więc znowu musimy 2,5 minuty. Pustynia przesłoneczna, mamy czerwoną misję i ją raczej weźmiemy, o ile nie będzie magmakaronu, no ale dokładnie nie ma go. Więc dalej, cyk. No i znowu nie ma i tutaj znowu lipne misje. Strasznie słabe te misje 10-minutowe, no ja mówię, one tutaj, o jest magmakaron. One tutaj powinny być za minimum ten milion, jak nie lepiej. No jak widzicie, wcale nie jest tak super. Dobra, no i chyba jeżeli chodzi o pety, to by było na ten moment na tyle, co tutaj możemy w miarę poprzeklikiwać. Ja sobie jeszcze tutaj popatrzę te 40 levele na ten symulator. No ponik tutaj zabił tego na 43, no ale wiadomo, to jest wojownik. Tak, dokładnie, to jest wojownik, to jest zwiadowca i to jest ponik zresztą, więc dosyć mocny pet. Także z tymi tu może być troszeczkę ciężej, możemy troszeczkę później ich tutaj zabić, że tak powiem.
No ale dobra, chyba tyle jeżeli chodzi o pety, troszeczkę expa nam wpadło, więc git. Lecimy dalej, tutaj ten portal ma 100%, raczej na raz go nie zabijemy, ale spróbujemy sobie machnąć przed tymi lochami, a nóż, no nie, nawet połowy mu nie zabraliśmy, także trudno, dobra, lecimy dalej. Tutaj już sobie pobiłem, że tak powiem, przeciwnika, poszukałem go do podziemi, tutaj mi się buduje standardowo ta twierdza jeszcze, tak jak mówiłem, prawie 6 dni, no niecałe, no już troszkę ponad 5 powiedzmy. Więc dalej się ona tutaj buduje, no tych surowców cały czas farmimy i tak dalej. Kółkiem kręcimy później, gildia. Mamy dzisiaj wyprawę, ale tutaj się w zasadzie nic nie dzieje, ten portal też sobie zrobię wieczorem, okej, więc chyba tyle, więc chyba sobie wchodzimy po prostu do lochów. Czy ja tutaj mam wszystko porobione? Raczej mam wszystko porobione, co bym chciał mieć. Tego golda może troszeczkę sobie tutaj odłożymy, w sensie dodamy w HP. Dobra, no jeszcze raz, niech będzie. I okej, próbujemy sobie tego biczownika pokonać. No z tą bronią na siłę myślę, że nie powinno być tutaj problemów. Zostawało mu wczoraj dosyć niewiele HP, powiedzmy. No ale zobaczymy jak to wyjdzie z tym naszym biczownikiem. Dwa pety złapaliśmy, zawsze to tam jakiś bonus do statystyk. No co prawda ten z ziemi to nam akurat za dużo nie da, ale zawsze ten z... Ze szczęścia, czyli po prostu z ognia. Nie mogę się coś wysłowić z rana. To jest minus nagrywania tych odcinków dosyć wcześnie, że jednak ciężko jest, tak jak mówię, się wysłowić. No zobaczcie, że ten biczownik tutaj jakiś opór stawia, okej, padł i mamy 201 poziom, więc super. Zadanie, że tak powiem, założenie na odcinek wykonane. Mamy tutaj jakiś pasek 253 000, więc na razie go sobie tutaj odłożymy. Dobra, oczywiście tą walkę może wam od razu pokażę, to już nie będę zapisywał. To jest co prawda walka dwóch wojowników, więc to pewnie troszeczkę tutaj potrwa, no ale mimo wszystko obejrzymy ją sobie. Nie wiem kto tam jest w sumie następny w tym piekle, oczywiście jeszcze popróbujemy dalej, żeby tutaj wam pokazać, czy coś się jeszcze da radę ruszyć. No wczoraj jak Actimel wszedł w to piekło, to tam wbił 207 chyba poziom, albo 208 nawet, bo pokonał tego i chyba jeszcze dwóch kolejnych, o ile dobrze pamiętam. No zobaczcie, tutaj ładnymi krytami go łoimy i co chwilę jakieś bloki, no ta seria bloków nam tak naprawdę tą walkę wygrała, kolejny kryt prawie 2 miliony, no i padł, dobra, super. Co dogonimy tutaj tego naszego Actimela, to on nam odskakuje, na ostatnim odcinku go dogoniliśmy na równo z levelem, niestety nam odskoczył, wczoraj go przegoniłem w ciągu, w sensie rano, chyba na 8 poziomów, bodajże ja miałem 198, a on miał 194 i jeszcze wieczorem tak pocisnął to piekło, że tutaj znowu nam odskoczył na dosyć długi dystans. Ale okej, kogo my tutaj mamy? Piekielny ogar, no i to jest zwiadowca, więc w teorii przydałoby nam się tutaj do 500, może popróbujemy, przydało nam się więcej HP, tam jedna była próba dosyć bliska, no bo jednak na tych zwiadowców to HP jest dosyć ważne, aczkolwiek popróbujemy tutaj na tym secie, jaki mamy na ten moment i może sobie poszukamy jakiejś tarczy na HP na przykład, czy coś w tym stylu, żeby po prostu podmienić jakiś itemek, żeby tego HP mieć mimo wszystko troszeczkę więcej. No ale to nie, padł, dobra, super. Kolejny, no tu ze zwiadowcą możemy też od razu obejrzeć, to wam pokażę, no bo jednak te lochy są już dosyć ciężkie i dosyć ciężko to idzie, więc wydaje mi się, że spoko będzie te walki oglądać, bo są dosyć ciekawe, nie? No bo to jednak są te najtrudniejsze lochy, które jeszcze nam dają dosyć sporo expa mimo wszystko, no bo jednak jak sobie już wejdziemy w ten późniejszy etap gry, no to już nie będzie tak kolorowo. No tutaj dwa mocne kryty, trzeci mocny kryt, 3,5 miliona, zobaczcie, no to nam dało zwycięstwo. Dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj jakiegoś ósmego, to jest Wódz Mein Kampf, natomiast to jest wojownik. No dobra, no popróbujemy go tutaj jeszcze troszeczkę. Tak myślę, że ze 100 na niego wydamy. Chociaż poczekajcie, czy ja bym tutaj chciał coś podmienić? Może ten pierścionek bym sobie podmienił, bo on już jednak by mi tutaj, o ile krepsy, ale nie będę ich na razie kupował. Bo ten pierścionek by mi dał tutaj troszeczkę niezłego boosta, powiedzmy, jeżeli chodzi o tą naszą siłkę. Tylko czy mi się tutaj trafi pierścionek na siłkę, to jest pytanie. No mamy na HP, ale to na razie nic
nic co chcemy. No 32 siły, zawsze coś. Osiągnij poziom 200 mi wleciało od razu, spoko. I od razu mamy podkę na siłę, to już kupię, żeby później nie musieć. Pozmieniam sobie te podki, jak będę szukał itemków w Epic po prostu. W sensie pozmieniam, poprzedłużam. Dobra, pierścionek mamy, to jest w miarę zbliżone. Tarczę byśmy mogli inną i myślę, że broń byśmy mogli jakąś inną poszukać. Zobaczmy, ile te bronie nam dają na ten moment. Plus 14, no więc już całkiem sporo. Dobra, więc sobie poszukamy czegoś z runą i na siłę, co powiem wam szczerze, że nie jest takie wcale łatwe, mimo wszystko. Ta broń, którą założyłem na początku odcinka przed lochami, dosyć szybko nam poleciała, więc to byłem zadowolony, no ale jednak, tak jak mówię, fajny rozrzut, runa i jeszcze siła, to wcale nie jest takie proste do znalezienia, ale mamy jakiś epik, który nam daje tutaj premię do PD, no ale grunt, że jest na 3 cechy, daje nam sporo pancerza, więc oczywiście możemy go sobie od razu z bomby podmienić, no jednak wiadomo, epik jest lepszy od zwykłego itemku. Dobra, no szukamy dalej tej broni, bez runy, dalej dwie bez runy, kolejna. No niestety nie jest kolorowo. Dobra, kolejna. O, mamy znowu jakiś epik, tylko że to jest na wszystkie cechy, więc to mnie jakoś nie raduje. No tu broń musi być na siłę, no bo jednak jak mamy wojownika w lochach, to jednak musi być ta broń właśnie na tą siłę. Dobra, no na HP mamy i wcale nie taki fajny rozrzut. Bez runy, dwie znowu. No kurczę, powiem wam, że nie wiem, czy nam się to uda, szczerze mówiąc, coś znaleźć fajnego. No tutaj znowu bez runy, tutaj na HP, ale strasznie fajny rozrzut, zobaczcie. Oj, no i tak myślę, czy jej czasem nie wziąć, no 5% od run. Z tym, że będę musiał jakiś kryształek na siłę podmienić na, w sensie może nawet inny item w sumie bym podmienił z siły na HP po prostu. W sensie na odwrót, z HP na siłę. Dobra, no spróbujemy. A ja nie mam golda chyba? Nie, mam golda. Dobra, co jest? Coś tutaj się zacięło. Dobra, no to sobie odzyskamy klej. No tutaj cyk. I byśmy musieli niestety wziąć i poszukać na przykład pierścionka czy naszyjnika. To w zasadzie czegokolwiek. No w sumie to głównie tutaj będziemy szukać, aby nam coś poleciało właśnie na HP, żeby to jakoś sobie odbić. W sensie nie, co ja mówię, dobrze mówiłem wcześniej, że już mi się miesza, że musimy coś, co mamy na HP, odbić na siłę, tylko że my nic nie mamy na HP. Mamy tutaj ewentualnie ten dosyć słaby, więc sobie jego możemy zamienić po prostu na jakiś itemek na siłę i chyba w ten sposób zrobimy. Dobra, więc już wiemy, czego szukać, także tutaj sobie poszukamy czegoś na samą siłę. No rybka niestety nie, potek na razie nie będziemy kupować, bo nie mam tutaj za wiele golda. Oj, tam był ząbek, nie spojrzałem niestety. Dobra, dalej, tutaj nic, tutaj na szczęście, tutaj też zbytnio nie ma co, o ile dobrze widzę, tu może nie, tu też nie. Tu też nie, no niestety szału nie ma. Tutaj na samą inteligencję. Dalej, tutaj coś, wytrzymałość, inteligencja, no i tutaj jakieś mieszane statystyki, więc też nas po prostu to nie interesuje. Dalej, no tutaj na inteligencję, więc także nic. Dobra, co my tutaj nic. Szczęście znowu, no żeby nam na siłę poleciało po prostu. Tutaj mamy tych dwa, ale, a nie, jeszcze tutaj, ale też nic ciekawego. Tutaj może łyżeczka, niestety nie. No kurde, już się nie mogę doczekać tego epika, bo mieszać w tych zwykłych itemach to już się odechciewa, szczerze mówiąc. Tutaj znowu coś pomieszane. Tutaj na szczęście. Dalej, tutaj mamy coś. Dalej. Nic i tutaj nic, dobra, dalej. Jakieś okularki, no niestety. Niestety nic, tutaj ryba. Ryba nam daje mieszane statystyki, niestety łyżeczka też, w sensie łyżeczka nam daje szczęście. Oj, no widzicie, męczące to szukanie. Już się nie mogę doczekać, aż się przebiorę w jeden epicki secik i będę sobie w nim po prostu śmigał bez żadnych tam kombinacji dalszych. Oj, tam była, nie spojrzałem. O, jest coś na siłę, dobra, łączna odporność. I spoko, myślę, że to jest ok, więc sobie po prostu to podmieniamy, odzyskujemy. O, i to tam był epik, to zmarnowałem w sumie do kibla. Dobra, no trudno, nieważne. I tak bym w sumie musiał zmarnować, to w sumie nic straconego. No i dobra, no i lecimy na to piekło.
na tego wodza tutaj, popróbujemy go sobie tutaj pocisnąć, a nuż się uda jakaś fajna próba, a jeżeli nie, no to to chyba będziemy kończyć ten odcineczek, tak mi się wydaje. Jeszcze bym wam te walki popokazywał, ale w sumie tych walk jest dosyć sporo, a nie chcę tego odcinka aż tak przedłużać, więc po prostu może jak będzie jakiś kolejny odcinek, który będzie taki krótszy, to wam te walki na sam koniec popokazuję, czy coś w tym stylu, bo tak jak mówię, no niestety tutaj mi wywaliło nagranie i będę to musiał kleić, więc jeszcze muszę poświęcić czas na montaż, a nie na samo wrzucenie tego odcinka, więc no to nie jest takie super. Dobra, do 150 tutaj go pociśniemy, no już średnio mam co zmieniać, prawdę mówiąc, więc wydaje mi się, że po prostu, no tej siły trochę mamy mniej w porównaniu do tego biczownika. Dobra, i tak padł, dobra, super, 205 poziom, więc jest ok, prawie 206. Mamy rękawice niestety na wszystkie cechy, więc to będzie oczywiście do kibelka. I co my tutaj mamy teraz? Mamy adwokata diabła i to jest także wojownik. No jeszcze te 100 grzybków na niego, nie będziemy tu już nic mieszać, wiadomo, bo już po prostu szkoda cokolwiek rolować, zwłaszcza, że te itemy mamy w miarę na świeżo, ale tutaj nad niego jeszcze te 100 grzybków może jakoś tam nam padnie szczęśliwie, a jeżeli nie, no to będziemy po prostu kończyć ten odcinek. I tak założenie zrobiliśmy, prawie mamy 206, na pewno wbijemy go zawki, więc wydaje mi się, że jest całkiem ok i w miarę taki fajny, wiecie, start, jeżeli chodzi z tym levelem, będzie na właśnie epicki weekend, żeby te epiki nam w miarę fajne leciały. No już mi tutaj mryga plusik, że już możemy sobie ten pakiet Pro Plus kupić, więc po odcinku go oczywiście załaduję, żeby tam... O, padł kolejny, dobra, super, 208 poziom, kurde. Super, super, tutaj mamy coś, to raczej dla wiedźmy nie będzie, dokładnie. Więc mówię, albo po odcinku, albo tam jakoś przed epikiem, już przed piątkiem go sobie załaduję, aby mieć na epik, tak jak wspominałem na pierwszym odcinku, fajnie nam się to złożyło. Mamy Belzebosa, no na niego mieliśmy do 150, dobra, no do setki dobijemy, zużyjemy te 70 grzybów, może się uda nawet zamknąć to piekło, zobaczymy, także no na niego to jest też wojownik, dokładnie, także no mówię, no tutaj też jakieś szczęśliwe bloki, jakieś 2-3 krytyki takie z górnej półki i myślę, że on by był do zrobienia, dokładnie, zamykamy piekło. Kochani, mamy tutaj 13 piętro już do klikania, ale oczywiście na razie nie będziemy tego robić, bo jednak to już jest wyższa półka, jeżeli chodzi o przeciwników. Ale dobra, super, i mamy jakąś tarczę na wszystkie cechy, więc to też będzie do kibla. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, takiego progresu, nie będę tutaj ukrywał. O, tutaj mi Mizguli oddaje kontry, więc spoko, bo ona bądź też on dosyć dużo daje. Dobra, powiem wam szczerze, że co, że chyba sobie tutaj po prostu obejrzymy te walki, jeszcze te najciekawsze mi się wydaje, a tamte kolejne wam po prostu pokażę na jakimś z kolejnych odcinków, jak będę wam jakieś podsumowanie robił czy coś, żeby odcinek był dłuższy, albo po prostu nie będę ich wcale pokazywał, no bo mówię, nie chcę teraz już tego odcinka przedłużać. Super, jestem bardzo zadowolony. No 210 poziom wbiliśmy, więc to jest naprawdę dużo. I wcale nie było to takie kosztowne, jak sami widzieliście. Zaczynaliśmy odcinek z którym? 198. Potem 199 nam wleciał z petów, tam z tych środowisk. No i teraz, jak sami widzicie, piekło zostało przez nas zamknięte. Mógłbym co prawda jeszcze jakąś tam wieżę popróbować, aczkolwiek czy to jest sens? Chyba nie. Chyba ja sobie może tam jakoś samemu troszeczkę tej wieży jeszcze poklikam, czy coś w tym stylu. Zobaczę, jak to w ogóle będzie szło, jeżeli chodzi o tą wieżę, bo tam na razie chyba tylko jednego pokonałem i więcej ruszyć zbytnio nie mogę, więc po prostu zobaczę, jak to będzie wyglądać. I tyle, i powiem wam szczerze, że jestem zadowolony. No 210 poziom to jednak jest fajne osiągnięcie, jakby nie było. Tak więc, no co, nie mam na co narzekać. Tutaj znowu jakieś, zobaczcie, że bloki nam wchodzą, jakieś tutaj mocniejsze hity, strasznie nam prosto te lochy poszły. Jestem, powiem wam, zdziwiony, że tych wojowników, nawet już byśmy tutaj o wiele lepszą broń mogli dostać i tak dalej, a tutaj bez zmiany kompletnie niczego nam to całe piekło siadło. No tutaj jeszcze jakiś bloczek, jeszcze go nie zabiliśmy, no zobaczcie, 100 tysięcy HP nam tylko zostało, także on tutaj mógł nawet krytyka dać i byśmy nie zabili. No i dobra, mamy Belzebosa, więc sobie obejrzymy go po prostu. To jest także wojownik i też jest dosyć mocny, jeżeli tutaj spojrzymy na statystyki. No siły ma mniej od nas, ale HP ma prawie dwa razy tyle,
Więc, no mówię, jest dosyć mocny, a i tak nam padł. No, podoba mi się ten wojownik, powiem wam, podoba mi się. Zresztą jak ktoś tam mnie śledzi od dłuższego czasu, powiedzmy, to wie, że wojownik to jest moja ulubiona klasa w Shakesie. Ale jednak, mimo że te lochy nie idą tak przyjemnie jak na zwiadowcy, czy tam na berku, czy nawet na łowcy, to mimo wszystko, no te bloki nieraz zobaczcie, że nam uratują tyłek i nieraz jak fajnie, tak fartownie, można powiedzieć, siądą, to te walki strasznie fajnie wyglądają. No tutaj też dosyć dużo bloków zrobiliśmy, chociaż on też tutaj nam oddaje. Ale my jednak o wiele więcej robimy. No i tutaj jeszcze znowu bloczek i mocny krytyk. No zobaczcie, jak to wszystko się ułożyło. Dobra, no i to by było na tyle. Tutaj jak widzicie, mam te walki wszystkie z ostatnich dni pozapisywane, ale nie będę wam ich teraz pokazywał, bo odcinka nie przedłużać, tak jak mówiłem. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, możecie wbijać na Discorda dla widzów. Możecie napisać na przykład komentarzu 200, albo nie, napiszcie piekło po prostu jako taki komentarz tematyczny do odcinka. Oczywiście przypnę wam serduszko i tak dalej. Dziękuję wam za oglądanie, zostawiajcie kciuki w górę, subskrypcję, wbijajcie na Discorda dla widzów i co sobie tam tylko chcecie, to piszcie po prostu. Dziękuję raz jeszcze, trzymajcie się i cześć.